Siemano, witam w grze AFK Arena. W tym filmiku zrobimy sobie 50, tak jakby, samonów, 50 scrolli zużyjemy, 50 kart po prostu nowych zdobędziemy, 5 multisamonów na ten, no, ze zwykłych swoi. I cóż, i już jednego odpaliłem przez przypadek. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, bo ustawiałem sobie wszystko, wiecie, tam, żebym miał dźwięk dobry, tak wszystko elegancko. I zaraz patrzę, pojawiły mi się karty. O kurde, i tak ups. Ups, zrobiłem sumonki. No ale tak, grałem w tę grę już troszeczkę. No nie wiem ile, szczerze mówiąc, miesiąc może. Te scrolle raz chyba zużyłem, troszeczkę ze 20. Teraz uzbierałem 50 i zobaczę, co tam pójdzie. Diamencików jeszcze nie zdobyłem. Z tego, co się zorientowałem, diamenciki najlepiej używać na te samony. Scrolle tutaj. Czyli pewnie też będę niedługo robił jakiś samon filmik, bo ich mam dużo. I tutaj zielona. Niestety żadnej fioletowej karty. Cztery niebieskie, to i tak jest o tyle dobre, że... pięć niebieskich. Że będzie coś tam do ulepszania. Tutaj cofniemy. Tak, no i sobie robię. Tu są te scrolle. Tu możemy dostać naprawdę chyba wszystkie różne postacie. Z tego, co się zorientowałem, tu nie, o, to się nigdy jakby nie zmienia. Tu jest zawsze ten sam baner, więc po prostu robię. Scrolle są właśnie dobre. No, nie ma sensu tak jakby ich trzymać. Tu znowu jakieś rzadkie. Fajnie, żeby było jak najwięcej rzadkich, ale jakiś fioletowy też by się przydał. O, jest fioletowa. Mam ją jedną. To będę mógł ją chyba już zrobić na elitarny plus. Tutaj jak widzimy, jak będziemy mieli 100 żetonów, to będziemy mogli coś tu chyba... możesz wymienić 100 żetonów tawerny na wybranego elitarnego bohatera. O kurcze. Ale losowego z jednego, czy kurcze, czy jakiegokolwiek chce, to już może mieć trochę znaczenie. Lista życzeń. O, tu jest lista, których możemy sobie wołać, tak? Nie, bohaterowie elitarni zapewniają większe szanse dopasowania do bohaterów na liście życzeń. Jeśli tylko tacy jacyś bohaterowie wytworzeni w tawernie mam wpływ. Aha, czyli ja sobie mogę niby tu wybrać kogo, kto by mi jak najbardziej pasował. Niestety nie wiem, która postać jest tu dobra, która słaba, więc nie bardzo będę tutaj zmieniał. O, tu jest jakiś nowy gostek. Czy wiem, że któryś z nich jest słaby? No nie wiem, ten nowy na pewno będzie dobry, ale... nie mam za bardzo... o, czemu tu jest muzyczka, a w samonie nie ma? O, jest! Teraz jest dobra muzyczka. Pewnie cichutko będzie, ale lecimy. To robimy dalej samonki. No. Będzie co ulepszać. Ogólnie to jest fajne to, że jak nie wiecie, jak gracie, to chyba tu się sprzedaje te słabe postacie. Nie. Nie, tu się resetuje. A wycofanie bohatera. Tu jest taka opcja, o tutaj, że automatycznie jakby nam wycofuje karty, które są zielone, które są do niczego nam niepotrzebne i mamy przez to więcej miejsca. Więc sobie możemy samonować i nic się nie obawiamy. I robimy jeszcze dwa. Jeszcze potem jeden za serduszka zrobimy. O, fioletowa. Leśny łotr. Nie mam pojęcia, co to jest. Wiem, że jej nie widziałem w tych lepszych raczej. Zaraz trzeba będzie je przejrzeć w moich postaciach. Ale tu jeszcze dolosujemy. I niestety nie ma kolejnej fioletowej. No to zdobyłem tylko dwie fioletowe. 2700 za 10, czyli jestem w stanie zrobić gdzieś około 15. Czyli sporo, sporo. Zrobimy jeszcze serduszka. Strasz, albo karetka, albo coś przejeżdżała. No to pewnie bardzo to by było słychać, to musiałem chwilę wyciszyć. No to sobie zrobiliśmy troszeczkę misji cotygodniowe, przywołanie 20 bohaterów. Tu zdobędziemy sobie to, kampania, z tobą 200 bohaterów, to 240. Sporo nam ich wpadło. I kogo mamy tu nowego?
Z fioletowych mamy. A ta, czyli ona jest słaba, tak mi się wydaje, bo ona jest jakby przerabiana z tych takich podstawowych. To pewnie nic specjalnego. Tego gościa dostałem ostatnio za szardy. No i Tom, żebym mógł niby Tom ulepszyć, tak? A nie, ja już mam elitarny plus. Czyli dużo mi to na ten moment nie dało. Wydaje mi się, że dużo się nie zmieniło. Mogę jedynie sobie jakby automatycznie podnieść. To tu automatycznie ten podstawowy sobie podniesiemy. I teraz co tu mamy jeszcze? Możemy sobie zrobić tego na elitarnego i robimy. I teraz możemy go zrobić też na... Czekajcie. On jest szat elitarny i robimy go na elitarny plus. No i spoko. Kogo tu jeszcze możemy? Ona nie. Chyba już nikogo nie możemy podnieść. Tutaj można... Ona jest rzadki i ją na elitarny możemy podnieść i możemy użyć innych też rzadki plus. Więc na razie tu tego nie będę robił, bo tu mam... W sumie mógłbym na nią. Gdybym zrobił ją na elitarny, wtedy te dwie będę miał i elitarny plus spadnie. Te ludziki są raczej słabe. Więc się chyba nie muszę przejmować, którego poświęcę. I teraz ta i ta. Da mi cały 10 poziom elitarny plus postaci. W tym momencie sobie te ulepszam, te postacie najwyższe jakby gwiazdki. Tu już na razie tego nie będę robił. No tu raczej tyle starczy. I tu mam najwięcej postaci. Zobaczcie, tu bym mógł sobie jeszcze zrobić jakby wyższy poziom. To jest elitarny plus już nie wiem co się robi. Czy legendarne już się robi? Fajnie by było jakbym ją miał na legendarnym poziomie. Ale trzeba kogoś tu normalnego poświęcić, żeby nie było wielkich strat. Ją mogę zrobić na elitarny, ale elitarny plus nie zrobię. Dobra, to na razie tyle. Także raczej dużo się na moich postaciach nie zmieniło. Czekam bardzo. No, muszę ją jakoś ulepszyć, tylko że mi szkoda trochę poświęcać tego Hogana. Tym bardziej, no, że używam tych świetlistych ludzików i one są dosyć dobre. Także to tyle. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, czy chcecie więcej takich filmików. A jeszcze ja mogę sobie wybrać tą postać niby z tego, tak? Nie tu. Mogę sobie wybrać postać. Lista życzeń. Ze świetlistych to bym raczej chciał te dwie ostatnie, co są. Z tych to słyszałem, że tylko ten pośrodku Beerus jest... Beerus. Nie wiem, jak on się nazywa. Ale ten pośrodku, żeby był dobry. Tutaj chyba pierwsza i trzecia i piąta są dobra. Tutaj czwarta jest dobra. O, jest ten pośrodku, co ja go mam. No nic, tu muszę się jeszcze zorientować, co jest dobre i wtedy zasamuję. Dziękuję Wam za obejrzenie. Miłego dnia.